Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. I moi drodzy, z pewnością widzicie, że mamy tutaj Moonless. Zaraz wam wszystko opowiem, co i jak. Ogólnie, jest zainstalowany w tej chwili mod na nasze Book of Element. Podobno gra jest jeszcze bardziej cięższa od jedynki, dlatego stwierdziłem, że po prostu nawet dla mojego lepszego nagrywania lepiej będzie się tą modyfikację zaopatrzyć. Nie chcę tego nie wiadomo jak dużo powtarzać i tak dalej, więc tak. Mamy oczywiście Book of Alignment 99. Dodatkowo musiałem niestety się cofnąć do naszego intra. Więc tak, mamy jakieś Beb Pilsy, Lucky Coin za standardowo, Beer Trap, Shilling i oczywiście Talk. Więc tak, to są nasze przedmioty. Niestety tym razem heroiny nie trafiłem. Może to i lepiej, bo jej nie wykorzystałem. I co? No i chyba to na tyle. Więc tak, ta Moonless po prostu jest tutaj jako trzymacz. Dodatkowo, co jeszcze? Zmieniłem czcionkę, bo tamte czcionka jakoś naprawdę ciężko mi się czytało. Mega ciężko mi się czytało, a teraz po prostu mam znacznie lepiej to ogarniać. Myślę, że powinnam wejść do środka. Mgła wkrada się do środka. Znaczy, w sensie, że mgła się wdziera do środka. Możemy porozmawiać o śnie. Tak, oczywiście. Co myślisz, że ten sen oznacza? Eksperyment armii brzmi bardzo tak zrozumiale. Może to było, co znaczy promotion? Przeczucie. Może jest po prostu coś z tym miejscem. Albo to po prostu tylko koszmar. Myślę, że to jest coś po prostu z tym miejscem, nie tak? Wszystko wydaje się być snem, prawda? Wszystko jest eteryczne. Jest coś jeszcze. A, nieważne. Dobry dzień, nie? Czy w sensie bardzo fajny dzień. Jest trochę mglisto, jeżeli tak mówisz. Co ze sobą tutaj przyniosłeś? Niezbyt wiele. Być może zrządzenie losu? Jestem tu tylko przywiozłem. A nie, przepraszam, nie to ze sobą przywiozłeś, tylko co cię tu przywiodło. Coś takiego. Jestem tylko przyjazdem. Właśnie. To jest Henryk chyba. Spójrz na to z tyłu. Mówisz poważnie? Jeśli tak dalej pójdzie, wymyślę lepsze stosowanie do tego klucza. A może by się tak przydać? Może być użytecznym? Może po prostu właśnie to zrobię. Po prostu poczekaj i zobacz, Ginger. Tak. Bądź ze mnie dumny. Dumna w sumie. Osa się nie odzywa w ogóle. A nie, jednak się odzywa. Czego chcesz? Jaka jest twoja historia? Jaki masz interes tutaj? Co myślisz o tym śnie? To było interesujące. A co z tobą? Jak myślisz, co to było? It was sinister. To znaczy było sinister, nie pamiętam. Złowieszcze. Tak samo tego nie rozumiem. I must have been a premonition. To musiał być przeczucie. W sumie mieliśmy to już wcześniej. To było mistyczne. To był tylko sen. To było złowieszcze. Tak, widzę to. Something a mere gut feeling. Czasami po prostu masz przeczucie w swoich jelitach, w swoich flakach. Wystarczająco na tyle, żeby to poczuć. No właśnie. A ciebie znamy? Harry Hartman. Opowiedz coś o sobie. Wydaje się, że nie jest zainteresowany w ogóle rozmową. A więc znowu. Te barykady armii sugerują, że być może jest coś szalonego w tej jej teorii.
Po prostu coś tu nie gra. Jaki masz plan działania? Prawdopodobnie też po prostu wyjadę, czy wyjdę. Nie wiadomo, jak długo potrwa, zanim ktoś przyjdzie po pociąg. Poza tym miasto jest tuż za rogiem. Z nią możemy pogadać. O, cześć. Nie przedstawiłam się wcześniej. Jestem Abella. Miło mi cię poznać. Jestem troszeczkę teraz zajęta. Próbuję sprawdzić, czy mogę przywrócić sprawność pociągu. Nie chodzi tylko o to, że pociąg się zatrzymał, ale z jakiegoś powodu nie chcę też ruszyć. Co robisz? Po prostu sprawdzam kilka rzeczy. No dobra, to chyba wszyscy. Wszyscy, których tutaj mieliśmy. Koleżanka poszła na górę, tamten typ poszedł na dół. I wiecie co, powiem wam tak. Zgraniając się tym, że Moonless tutaj jest, raczej będę chciał pójść w dół. O, zatrzymał się tutaj. Ładna pogoda na krótką wycieczkę, nie? To bardzo problematyczne, co się stało z naszą podróżą pociągiem, zwłaszcza gdy masz zaplanowane ważne spotkanie w mieście. Wiesz, w którą stronę trzeba iść? Nie do końca, ale wieża wydaje się być dobrym odnośnikiem. Nie daj się zbić mojemu wyglądowi. Znam się na przyrodzie. Przynajmniej tak się mi wydaje. Jeśli pozwolisz, naprawdę muszę się teraz spieszyć. Masz jeszcze do powiedzenia. Czy chcesz podróżować razem? Obawiam się, że będę musiał ci odmówić, towarzystwa. Naprawdę muszę się spieszyć i myślę, że szybciej zrobię to sam. Jeśli pozwolisz, naprawdę muszę się pospieszyć teraz. Dobra. To idź. Nic tu nie ma. Rotten meat. To akurat dla Moonless. Dobra, deserted cottage. Co my tu mamy? Zużyte łóżko pełne brudnych naczyń. Spanie tutaj jest ostatnią rzeczą, o której myślisz. Zużyte łóżko... Czy spanie tutaj jest ostatnią rzeczą, o której myślisz, tak? Co się powtórzyło? Dobra. Oil, nothing here. Carrot. To już mieliśmy. Aha, czyli to samo co stół. To samo co stół. Tu też już nic nie ma. Red herby, dobra, idziemy dalej. Mamy jeszcze tutaj skrzynki czy beczki. Vegetable pie. Czyli ciasto warzywne? Rotten meat. Da się wejść tak po prostu tutaj do tego cottage. Nie, do tego się już nie da wejść. Piszcie również komentarze w ogóle właśnie, na temat komentarzy, bo widzę, że dużo osób pisze komentarze, a ja ostatnio nie odpisuję na komentarze, bo nie mam zbytnio czasu. Przepraszam was, jeżeli po prostu czujecie się olani, ale to wcale tak nie jest jak myślicie. Po prostu no mam ostatnio naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Dlatego myślę, że jak już będę odpisał, to będę odpisał hurtowo. Nie do końca jesteś pewien, czym jest ta roślina. Jest trująca czy nie? Może po prostu lepiej ją zostawić. Wygląda mi jak ten barszcz Sosowskiego. Żyby. Anyban. I w ogóle właśnie, ogarnąłem, że shift to jest bieganie. Shift to jest bieganie. Dobrze było wiedzieć. Cóż my tu mamy? Da się tędy przejść? Nie da się przejść. Tędy się przejść nie da. A tu na zachód coś jest? No jakieś przejście chyba mamy. O, jakaś nowa roślinka.
Blue Herb. Właśnie, czyli trzeba zapamiętać, jak to wygląda. Oto. Lawenda. No właśnie, czyli są te kwiatki nowe. Nowe, które trzeba ogarniać. Lepiej nie zostawiać i nie spieszyć się po prostu. Przechodzenie, mimo już gramy na średnim poziomie trudności. Ciekawe, czy bieg nam jakoś zużywa bardziej stamina. Green Herb, no właśnie. Dużo jest tutaj różnych środków leczniczych. Dobra, no ale idziemy na zachód. Stanowiłem, że idziemy na zachód, chyba że można torami. Jest tutaj militarna blokada. Wygląda na relatywnie nową. Chociaż już znalazło się na niej trochę rdzy. Ktoś chciał zapobiec wjazdu pociągu do miasta. Dobra. Idziemy na zachód, tak jak mówiłem. Wszystko tu wyzbierane. Ja się zgubiłem. Kiedy się zgubił. Tędy. Dobra, mam to. Kolejna lawenda. Przynajmniej odkryliśmy, jak wyglądają herby. To jest chyba dobra droga. Taka masakryczna cisza przeszła powietrze. Nie ma tutaj żywego ducha. What? Co to jest? Co do jasnej, ciasnej tutaj się dzieje? Oni są martwi. Shit. Jakiś krąg rytualny. Hacket of arm? To znaczy hacket. Sprawdzę. Odrąbane ramię. W ogóle przybita czymś. Puste wiadro. Wydaje się, jakby samo istnienie się przewaliło. Empty bucket. Jest tutaj rytualny okrąg. Wydrapany. Mógłbyś coś narysować tutaj za pomocą talku. Rod Sigil. Dobra. Your affinity with Grokorot has increased. A ja nie brałem czegoś innego. Kurde, właśnie. O, nie wiem, czy przypadkiem, jak nie robiłem zapisu. Ale lipa. Nie wiem, czy przypadkiem nie wybrałem teraz Grokorota. I to tak przypadkiem, mega przypadkiem. No shit. Dobra, moi drodzy. Żeby nie było, ja zaraz do was się tu wrócę. Zrobię jeszcze raz to intro. Zrobię jeszcze raz to intro, ale mogę mieć inne przedmioty znów. Więc zobaczymy się za chwilę, no i wezmę oczywiście Boga Firenhanger, bo no nie jestem pewien, czy wybrałem tamto. Resztę wiem, że na pewno zrobiłem, ale wiem, że chyba jedno przeklikałem. Jedno przeklikałem i nie wiem dokładnie, czy to wziąłem. Więc widzimy się za chwilę. Ja na wszelki wypadek sobie tutaj to zapiszę. Naszą książką. Użyjmy to. I wrócę do was po prostu za chwilę. Wiem, że trochę kombinuję. Trochę kombinuję, no ale musiałem tego moda zainstalować. Bo to by było naprawdę takie irytujące dla mnie. Więc do zobaczenia za chwilę. Okej, wróciłem moi drodzy, tylko tak. Teraz wam wszystko powiem, jak to działa. Co my tu mamy? Tak, mamy zapałki, 3 sztuki. Lucky coin na jedynkę, shillingi 8, talk, briefing talisman. Nie wiem co on daje, widzę, że tu mamy teraz jakieś opisy. Mind heal plus 5. State chyba ogłuszenie zmniejsza. Im zwiększa magic defa. Ciekawe, ciekawe. Wszystko pokazuje teraz, co tutaj dodaje. I nawet mamy tutaj wszystko opisane. Beers bodajże daje Mind Heal plus 30. Green Herb daje State na minus. Ale już nie daje Heala chyba. O. A nie, Green Herb nigdy nie dawał. Blue Herb dawał, przepraszam. Body Heal 12. Lavender daje Max Mind Heal plus 5%. Fajnie.
Dobrze wiedzieć. Naprawdę bardzo dobrze wiedzieć. Tutaj daje nam poison. Ale głodu nadal nie pokazuje niestety. No ale dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. I tak, ogólnie, jeżeli chodzi teraz o nasze przedmioty, książki i tak dalej, dostaliśmy Skin Bible Erher. Nie wiem dokładnie co daje, wcześniej mieliśmy Grogorota. Mimo iż wziąłem teraz Hidden Hunger. I faktycznie wcześniej miałem znaczek Grogorota. Dobra. Co tu się dzieje, tak? Tak. Oni są martwi. Exactly. Dobra, samo spadło. Czy teraz mogę narysować znaczek? Tak. Draw the sigil. Twoja afirmacja z Erher została zwiększona. Tylko z tego co widzę, książka jest tutaj głównym czynnikiem. I Grogorota mogłem teorii zostawić. No ale, no dobra. Mniejsza. Może przeczytajmy sobie właśnie, co jest w tej książce. Dobra, ogarnijmy to. To jest bodajże książka Słońca. Podobnie jak Słońce, Księżyc jest jednym z pierwotnych bytów, a zatem posiada wiedzę i wierzenia spisane od zarania dziejów. Nie, tutaj to nie chodzi o Słońce, to chodzi o Księżyc właśnie. To sprawia, że trudno jest oddzielić fakty od fikcji i szaloną popleninę od ukrytej prawdy. Spójne szczegóły wśród niezliczonych opowieści wydają się wskazywać na Boga zwanego Erher, znany również jako Bóg Oszust i Bóg Księżyca. W najstarszych pismach Erher jest przedstawiany jako Bóg obłąkanych i tych, którzy ulegli szaleństwu. Jego błogosławieństwem dla ludzi jest światło księżyca, o którym mówi się, że odkrywa prawdę pod ludzkim brudem. Serio? Prawda, która często jest zbyt wielka dla ludzkiego umysłu. Można dyskutować, czy jego wersja prawdy jest dokładniejsza niż wersja ludzkiego plugastwa. W przeciwieństwie do wielu innych starszych bogów, rola Erhera w większym planie rzeczy pozostaje tajemnicą. Wystarczy spojrzeć na nocne niebo, by dostrzec jego obecność w wiecznym śnie. To sprawia, że jego tajemnica jest jeszcze bardziej irytująca. Dosłownie ukrywa się na widoku. Znak RER zwiększa maksymalną pojemność umysłu. Tekst zawiera sigil RER-a i instrukcję, jak go używać. Moglibyśmy sobie to wyryć w teorii. I rozumiem, że te znaki nam po prostu zwiększają mind zapewne. Zapewne. Dobra, czyli to była jakieś kółko rytualne po prostu i tyle w temacie. Zielony herb. Dobrze, dobrze. Chociaż wolałbym chyba niebieski. Dobra, czy ty więcej z nami pogadasz, czy nie? Okropne. Powinniśmy to zgłosić komukolwiek. Lokalnej policji? Tak. Powinniśmy. O ile znajdziesz tu policję. Dobra, idziemy dalej. Jest tabliczka jakaś. Preville Old Town. Maiden Woods. Prawo Preville, w lewo Maiden Woods. Okej, okay, a w górę? W górę nic. W górę serca. Tu jest Red Herb. A, bo to jest w ogóle ślepa uliczka. To nieważne. To nieważne. Dobra, idziemy na Preville. Co to jest? Nie wiemy, czym jest ten kwiatek. Pewnie w życiu się nie dowiemy nigdy. Dobra, gdzie my podróżujemy? Coś tu chyba jest. Wejdę tam, czy nie wejdę? Nie wejdę. A więc na północ. Dobra. Idziemy. Oho.
the fuck? O to... Termina nadeszła. Typie, ty jesteś chory. Ja już zapiszę grę. Nie wiem, do czego to zmierza, dlatego wolę być już przygotowany w tej chwili. Dobra, zbliżasz się bliżej prawdy. What? What? Co ty masz między nogami, przyjacielu? Strażnik lasu zbliża się do ciebie złowieszczo. W jego oczach widać cichą wściekłość. Powietrze wypełnia uczucie przerażenia. Zaczekaj, nie musimy walczyć. Co tu się dzieje? Jestem gotowa do obrony własnej siebie, jeżeli chcesz wiedzieć. Zaczekaj, nie musimy walczyć. O kurde. Twoje słowa... Vain. Ale zobaczymy. Są wypowiadane na próżno. Po prostu Woodsman jest pale krwi. Da się uciec. Run? Możemy uciec. Kurde. Strasznie oddzielona głowa villagera. Kolesia z wioski. Osadnika. Odpiała. Kozy. Kurde, co tu się dzieje? No tego się nie spodziewałem w tej grze. Jest tutaj samotna koza. Wydaje się być zainteresowana własnymi sprawami, kompletnie ignorując twoje... tutaj... twoją obecność. Investigate. Koza wpatruje się w daszki z tymi oczami. Na pierwszy rzut oka stworzenie wydaje się nieszkodliwe, ale po dokładniejszym zbadaniu go pojawia się uczucie wielkiego strachu. Nie możesz nawet na poważnie powiedzieć, dlaczego tak jest. Dobra, zróbmy petit. Ugłaskałeś się po głowie. Absolutnie żadnej reakcji. Jego szkliste oczy wpatrują się w ciebie. Wydaje się, że koza ma o sobie tak wysokie mniemanie, że nie musi się z tobą liczyć. Dobra, odpuścił sobie. Chyba już sobie nie odpuścił. Co tu się od Janie Pawła? Czemu goni mnie koleś z filtrakiem na wierzchu? Opuszczony dom. Ale widziałem tu skrzynki. No, wszystkie są puste. Dobra, papryka, jakaś flama metamina. Coraz więcej rzeczy. Możemy zapalić świeczkę, ale tego nie chcę na razie robić. Tego na razie nie chcę robić. Wydaje się, że nie ma tam prądu, więc telewizor pozostaje wyłączony. Jaki? Możemy po skosie nawet zbierać, ej, dobrze wiedzieć. Możemy po skosie zbierać, to już braliśmy wszystko, okej. Lodówka, czy coś będzie w lodówce? Oho. Coś z wnętrza wycieka. Znaczy, z wnętrza wycieka coś lepkiego i żółtego, co sprawia, że drzwi lodówki zacinają się. Otóż to siłą. Z wnętrza wydobywa się okropny smród. Znajdujesz białą fiolkę. Dobra, są tutaj jakieś stare naczynia brudne. I wiekowe resztki. Samo. To jest lustro. Znajdujesz kawałki szkła. Stary kubek. Nie, stara kawa, przepraszam. Jest w tym kubku. Stara kawa. Szafki zawierają zastawę stołową codziennego użytku. Nie są one zbyt przydatne w twojej sytuacji. Co to jest? Tray. Co to znaczy tray? Dirty tray.
brudna taca jest pozostawiona na stole. Wygląda, jakby było mazane we krwi. Dodatki? Nie. Zapomnij. To jest przejście. O kurde, co tu jest? Piwnica wydaje się być, tak wiecie, zatrzaśnięta, mocno zamknięta. Za pomocą specjalnego klucza. Investigate. Łańcuchy są naprawdę związane bardzo ciasno. Cokolwiek jest w środku, miało tam po prostu zostać. Listen. Żadne dźwięki nie pochodzą z dołu. Oj, przepraszam, nie to. Force open. No raczej nie. Chyba, że Dark Marina mnie zaskoczy. Drzwi są do ciebie za mocne. A tu nic nie ma. Drugie piętro, czy pierwsze piętro, nie drugie piętro. Nie chcę palić świeczki. Nie chcę palić świeczki. Rysunek wydaje się przedstawiać... Depict. Co to znaczy depict? A, obrazek, który wydaje się coś przedstawiać, ale równie dobrze mogłyby być obrazem abstrakcyjnym, ponieważ nie można nadać mu żadnego sensu. Kolejne kawałki szkła? Tak. Nic nie ma. Jakieś losowe śmieci, które są na wokół stołu. Wygląda na to, że ktoś tu ostatnio przebywał. Walizka jest pusta. Mamy coś do czytania. Nie. A jednak. Znajdujesz Woodsman Letter, list tego naszego Woodsmana. Sobie to przeczytamy spokojnie. O, jest krzyżyk. Brudne naczynia leżą na stole, na stoliku. Jest tutaj krucyfiks przedstawiający Almera na ścianie. Kolejny gaz szardy. Przeszukujesz szafki za poszukiwaniu czegoś interesującego. Znajdujesz Preville dokument. Dokument Preville. Nie ma tutaj nic interesującego. Łóżko wygląda na brudne i śmierdzące. Możesz tutaj odpocząć na chwilę, ale nie będziemy tutaj odpoczywać. Nie będziemy tu odpoczywać. Uciekamy stąd. Już nie ma odłamków nawet. Uciekamy stąd. Raczej tu już nic nawet więcej nie znajdziemy, jeżeli chodzi o to. Oprócz typa na dworze. No, zostaw mnie. Zostaw mnie. Golasie, jeden ty. No, bo możemy się przejść. Kurde, nie! Run! Nie! O, miss. Nie, uciekaj. No kurwa! Run! Pech. Są niektóre rzeczy, których się przejść nie da. Ten burak nas gania. Tu grzyba chciałem wziąć jeszcze. Paamatamina, czyli to są po prostu grzyby muchomory. To są grzyby muchomory. Rozumiem, że przejście do miasta jest na prawą stronę, prawda? Chyba tak. Nic nie ma oprócz muchomorów. Oho, kichać mi chce. Dobrze, tego nie słyszeliście. O Jezu. Lai Amanita, nie Amatamina. Kurde, Shiro, ty. Amanita. Amanita. Ale to nie wiem, że tak humor się nazywa. Dobra, mamy tutaj na północ przejście. Rozumiem, że znaku żadnego tutaj nie ma chyba. Pokazującego, gdzie idziemy w ogóle. W ogóle sprawdzaliśmy studnie?
Studnia wydaje się być ciemna i głęboka. Możesz spróbować wyskoczyć na dół. Raczej wolałbym nie, ale być może sprawdzimy. Kiedy twoje oczy przesuwają się do ciemności, okazuje się, że studnia wcale nie jest tak głęboka. Możesz zobaczyć dno bardzo łatwo. Studnia wydaje się być wyschnięta. O to kurde, mi dwa razy pozornie nie trzeba. W ogóle mamy zofobię. Ciekawe. Nie zauważyłem tego nawet. Zofobia. Dobra. Dejwik. I skaczemy w dół. Jump down. I nie ma tu przejścia do tego. No to pięknie. Czyli będzie incydent z kupą. Z dołu studnia nie wygląda na głęboką. Nieważne. Lucky coin. Nie czujesz się jak szczęściarz z jakiegokolwiek powodu. Dobra, spróbujmy. No właśnie, dupa. I leżymy. I leżymy. Nie możesz się wspiąć. Nie możesz znaleźć dobrego chwytu na tych ścianach studni. O tak. Kamienie są zbyt wygładzone. Zaokrąglone. A mos. Co znaczyło mos? Wiem, co znaczy mos. Po polskiego pewnika zapomniałem. Mech, o. A mech wokół nich wcale nie pomaga. Możesz poczuć w swoich wnętrznościach, co się stanie. Nie możesz wrócić na górę. No to i wiecie nam, co pomoże? Ja wam powiem, co nam pomoże. Use? O, nie mogę use. Oh no! Oh no! Mogę się zabić? To w ogóle opcje. Powiem wam osobiście, że te znaczki, czyli takie jakby zaczęcia M, J, S i tak dalej, to jest słabe, mega słabe. I mega głupie zrobili z tym akurat. Party talk. Nawet się nie mogę zabić. Nawet się nie mogę zabić, kurde. Zobaczcie, że mam teraz trzy akcesoria. Mega dużo. Serio nie mogę się zabić. Zobaczmy, engrave. Wyryjmy sobie na mordzie cokolwiek. Będziemy jak popek. O, i zajebiście. Mind 81. Zobaczymy, ile nam to zwiększyło. Lawenda zwiększała mind heal, prawda? Mamy ponad 100. 125, czyli J25 zwiększa. No nie mogę się zabić. Naprawdę nie mogę się zabić. No nie mogę. Dobra, muszę po prostu wyjść. Dobrze było. Nie, new game. O Jezu. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, zaraz wracam do was. Chociaż może i nie. Nie robię cięcia. To było szybkie. Zobaczycie, jak się gra włącza. Dobra, wróciliśmy. Idziemy najpierw na zachód. Idziemy na zachód. Co jest na zachodzie? Co jest na zachodzie? Martwy kuń. O! Będziemy walić konia. W sensie. Tak było w jedynce. Żeby nie było. A tu nie mam w ogóle żadnej interakcji z nim. Dziwne. Mega dziwne. W jedynce można było walić konia. W sensie, no, martwego. Znaczy, nie pogrążaj się. O nie! Ja mam zofobię. Ja mam zofobię. Nie, piesiu, zostaw mnie. Jesteśmy w Bloodtownie. Słyszysz z dystansu jakieś krzyki i walenie? Dudnienie. Rumbling to dudnienie. Oglądało Shingeki no Kyojin, to się wie.
Następny sezon będzie chyba w grudniu po południu. Ej, dobra, ale to jest dobra trasa, to ja tu nie chciałem iść. Kurde, piesio na mnie czekał. O, no. To nie piesio. To coś dziwnego. Oho, nie mogę uciec. Świetnie. Nie chcę uciec. Nie mogę. Black vomit. No to pięknie. No ja go nie pokonam. Mam tylko nóż. Front pause. Czekajcie, zobaczmy co tutaj w ogóle jest. O, myszką nie da się sterować. Ej, to dobrze. Back pause, front pause, ewentualnie headless torso. Do 30. No tak się będę musiał cofnąć. Nice. Tylko, że w torso możemy walić. Ej, dobra, ej, to było easy. Ja mam zofobię przecież. Nie, zostaw mnie. Nie gryź. Nie gryź gałganie. Ej, to jest samochód. Ciężarówka wydaje się być w średniej kondycji. Baryłki wydają się zbyt ciężkie. Ale nawet nie możesz ich odkorkować. Ej, czy mi się dobrze wydaje, czy to jest jakieś przejście? Ej, teraz mi głupio. Teraz mi głupio, bo w sumie nie wiem, jak się wyleczyć. O nie! Nie. Amigo. Amigo Gonzales, nie ma takiej opcji. White Vial. Dobra, zjedzmy sobie meat pie i zobaczmy, ile on mi daje. Dużo daje. Aż za dużo. No cóż, oko. Rozbrusuję orzeszki. Czy my możemy skraftować coś? Jest naprawdę ciężko mi się ogarniać w tych dziwnych klawiszach, tych symbolach. Symbole są słabe. Penny bun. Jest tutaj stary, zardygały włas. Okno włazu wydaje się być takie zamglone i, wiecie, brudne. Nie możesz zobaczyć czegokolwiek w tej ciemności na dole. Spójrzmy to. O! Zapach rozkładu w jednej chwili rozprzestrzenia się, gdy otwierasz włas. Bella? O! Ty! Już spotkaliśmy się przy pociągu. Co ty tutaj robisz? Znalazłeś coś? Co ty tutaj robisz? To jest lepsze pytanie. Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Silnik pociągu jest spieprzony. Szukam po prostu części zapasowych. Widziałam ciężarówkę armii i pomyślałam, że może będzie coś tutaj wartego sprawdzenia. I popatrz, miałam chyba rację. Może wskoczymy do środka i zobaczymy, co tam jest. Musisz być przynajmniej trochę ciekawa. Dobra, sprawdźmy to. I to jest właśnie to. Wow, to miejsce jest nieprawdopodobne. Słyszałem, że Unia Wschodnia ma duże podziemne sieci wokół Preville, ale nie spodziewałem się tego. Tak, jest tutaj... coś... No wiecie, trzy kropki. Gdzie to słyszałaś? Gdzie coś takiego słyszałaś? Do czego były używane te tunele? Gdzie coś takiego słyszałaś? O, tak, to było w gazecie jakiś czas temu. Jest to blisko mojej pracy, więc oczywiście mam oko na takie artykuły. Ona śmierdzi. Na to, żeby kontynuować głębiej. Żeby pójść głębiej.
Nie możesz nic powiedzieć, ale czy nie masz nic do gadania, ale będę przez tobą kontynuować podróż przez jakiś czas. Jesteś bardziej niż miło przywitana, w sensie bardzo miło mi z tego powodu. O, tak, jasne. Nie. To jest tutaj. Czy nie mam co innego do roboty? I nie chcę tego. Dobra. Sure, I guess. Mamy koleżankę. Faktycznie, spore są te tunele. Moje od razu dźwięki z firmy Hanger. O. Dobra, niech będzie head. Plank Shield. Póki są pełne zapasowych części dla różnych maszyn. Znajdujesz duct tape. Dobra, te są akurat zamknięte skrzynki, nie da się ich otworzyć. Jak spotkamy gardów, to będzie śmiesznie. Bolt? Śruby. Dobra, broomstick. Broomstick to była miotła chyba, tak? Jakieś dziwne dźwięki słyszałem. Znajdujesz kanister. Dobra, tu też nic nie ma. Różne schematy leżą na stole. Jakaś dziwna muzyka gra. Na pewno nas nie było. Stare gazety, artykuły gazet o wojnie, które tutaj leżą. Dobra, to samo gunpowder, ok. Dobra, no to idziemy na prawo. Serio, mam wrażenie, że nas jakiś gard wyleci. A z ja. Zobaczcie, że coś dziwnego się tutaj dzieje, jak klikam. Łańcuchy. Ej, tu jest coś dziwnego. Tam nie idę na razie. Robi się interesująco. Bo tutaj widzę, że jest dużo rzeczy. Mega dużo rzeczy. Scrap metal. Bolts. Free bolts. Kolejny bolt. Dużo śrub. Steel blade. Ostrze. Kolejny kanister. No, to teraz są bardzo białe skrzynki. Kurde. Nie wiem, gdzie iść. Nie ma tutaj prądu. Nawet nie rozumiesz, do czego służy ten przełącznik. Tutaj też pewnie prądu nie ma, nawet nie klikam. Tutaj wydaje się, jakby były jakieś drzwi, ale ich tutaj nie ma. A, i to było dobre, od północy, czyli zrobiliśmy kółko. Dobrze, tu już nie ma tego dasza, wiecie? Dobrze, że nie ma dasza, a broomstick kolejny. Nie ma dasza, nie musimy się bawić, że to jest skill i tak dalej, po prostu jest shift, bieganie i tyle. To jest spoko. To jest naprawdę bardzo spoko. Kolejne przejście. Drzwi są zamknięte od drugiej strony. Spróbujmy je otworzyć siłą. Zobaczmy, co ma Abelna przy okazji. Metal door. No chyba nic nie ma, nie ma klucz. Drzwi są dla ciebie za silne. No i jak my przejdziemy tam? Jak my tam przejdziemy? Wydawałoby się, że tu gdzieś przejście na prawo powinno być. Tam nic nie widać. Tam coś jest. Tu nie widzę przejścia. Dobra, no spróbujemy wyjść w takim razie, bo w takim razie nie ma tu nawet jak przejść. W takim razie nawet nie ma tu jak przejść. Wyłazimy stąd. Maiden Forest. E,
Czy my możemy coś tutaj zrobić? Mamy bali 45, to jest bardzo mało HP. Bardzo mało HP, którego na razie nie ruszam jeszcze. Jest tutaj, waruje, biedny. On chyba nie może przejść tędy. Tak, nie może przejść, biedny. Musimy go zabić. Abel, wal go pubie. 6. 29. Wow! Dark Mania Party was victorious. Ile tutaj się opcji porobiło? Z walby z biedaka. Dobra. Zwierz zabity. Tu przejścia nie ma. Przynajmniej nie widzę. No to co? Idziemy teraz z koleżanką na prawo. No ale dobra, bo to jest Breville Old Town w teorii. Czyli tutaj, gdzie mielibyśmy nawet iść w teorii. To może dobrze byłoby się cofnąć i zobaczyć, gdzie prowadzą tamte drogi. Co by na to? Dobra, Pep Pills. I 3 zapałki. Dobra, zobaczmy, czym ty jesteś. Samotny mieszkaniec się spotyka. Walę mu oczywiście w łapkę, kanapkę. Dobra, rączki nie ma już. Torso dostał. Drugą rękę też mu rozwalmy. Ej, to było easy. Szukajmy go. Sequel. Co to znaczy sequel? Mój tłumacz mi pokaże, co znaczy sequel. Pierp. Ile was tu jest? Nosofobia i izofobia. Ciekawe. Dobra. Mice. Blank shield i sequel, okej. No walimy ich, no, na pyrkę. O, ty masz dwa noże. Jedno tu, drugie tu. Tylko ciekawe, czy ten klucz może obciąć jej rękę. Może. Dobra, ty już nic nie masz. Miss. Miss. Może taką używać. 20. Kurde, mogłem od razu to zrobić. Dobra, szukajmy. Dla shillingi. A leave to po prostu leave, okej. Okay. Oh no! Kurde, co tu się dzieje? Moi drodzy, ale ja już muszę odcinek kończyć. Muszę odcineczek chyba kończyć. 34 minuty. Robi się ciekawie. Two Story House. Książki zostały całkowicie zaniedbane. Są w zbyt złym stanie, żeby cokolwiek z nich zrobić. Walizka. Zamek tej walizki wydaje się całkowicie zepsuty i zablokowany. Kurde, coraz więcej tych rzeczy tu jest. Cały czas brudne naczynia. Dark Marina zaczyna być głodna. Lodówka wydaje się wydzielać brudną wodę. Wait, via, okej. Teraz kubki. Moldy bread. Zakurzony radio... odbiornik radiowy. Boże, co ja dzisiaj z tym mam? Wydaje się, że nie działa. Kurde, nie zauważyłem, co tam było. Przy odrobieniu wysiłku jesteś w stanie usunąć z siebie część czarnej materii. Rozumiem, że tam coś było. Zwęglona czarna materia. Ktoś to naprawdę zrobił? Wygląda jak jedzenie. Wygląda na to, że gdzieś tam jest makaron.
Dobra. W szafie są stare szmaty, które mole zjadają od lat. Moi drodzy, dobra, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał do Shiro, widzimy się w następnych odcinkach. Z Fear and Hunger 2 termina. Trzymajcie się. Hej, hej.